Dzisiaj rozpoczęło się niezwykle ważne wydarzenie otwierające nową kartę w historii sportu szachowego północno-wschodniej Polski. Już od rana rozgrywane są pierwsze rundy. W sumie w ciągu 8-dniowego pierwszego międzynarodowego turnieju szachowego imienia Ireny Wara-Kąckiej przy szachownicach zasiądzie ponad 300 graczy, a wśród nich kilkunastu arcymistrzów. Zmagania szachistów można obserwować na żywo podczas transmisji online. Największe memoriały szachowe w Polsce odbywają się z udziałem około 600 zawodników. W naszym mieście jest ich o połowę mniej, co jak na pierwsze tego typu wydarzenie jest już sukcesem samym w sobie. Przyjechali do nas zawodnicy z Mekki szachowej Indii, z Chin, Azerbejdżanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Węgier i Polski. W puli nagród znajduje się 75 tysięcy złotych. Chcemy też zrobić jak najlepszej jakości ten turniej, żeby później jak ludzie wrócą do własnych miast, żeby rozpromowali to i żeby w następnych latach jeszcze zwiększyć te rekordy. Sprostać wyzwaniu niezbędna jest towarzysząca imprezie profesjonalna obsługa. Zawodnicy grają na szachownicach transmisyjnych. One są podłączane do elektroniki i jeżeli jest jakieś wykonywane wtedy posunięcie na szachownicy, to ono od razu jest transmitowane do internetu, można śledzić przebieg partii w internecie. Czyli wszystko, co przestawiają normalnie figury na szachownicy zawodnicy, to jest później od razu transmitowane do internetu. Transmisja dostępna jest pod adresem irenawarakomska.pl oraz w serwisie Chess Manager. Pomysłodawcami wydarzenia są dzieci i wychowankowie Ireny Wara-Kąckiej. Z jednej strony chcą upamiętnić postać wieloletniej prezes Jaweny Hańczy, Suwałki, a z drugiej spopularyzować tą niezwykłą, strategiczną grę planszową. Tomasz Wara-Kącki, syn patronki memoriału, jest arcymistrzem, a to oznacza, że udało mu się osiągnąć najwyższy tytuł szachowy. W międzynarodowym rankingu jest 28 w Polsce i 400 na świecie. By zdobyć tytuł arcymistrza, trzeba całe swoje życie podporządkować doskonaleniu swoich umiejętności. Tak zrobił właśnie pan Tomasz. Trzeba zrobić tak zwane 3 normy arcymistrzowskie i zdobycie takiej normy arcymistrzowskiej wiąże się z tym, że trzeba na każdym turnieju z tych 3 turniejów wypełnić pewne wymogi. I to jest zdobycie rankingu 2600 oraz w turnieju trzeba się spotkać z międzynarodowymi zawodnikami, z tytułami, w tym musi być połowa z nich utytułowanych, a ponad połowa z tych utytułowanych musi być arcymistrzami. Czyli taki typowy turniej, gdzie można zdobyć tego arcymistrza, to wygląda tak, że jest 9 partii, 5 partii jest z utytułowanymi, z tego 3 musi być arcymistrzami. I 3 takie turnieje trzeba zagrać, trzeba mieć dobry wynik punktowy, żeby ranking 2600 uzyskać. I to są te 3 normy. To jest pierwszy z takich głównych wymogów, a ten drugi wymóg to jest mieć ranking międzynarodowy na poziomie 2500. Jakimi predyspozycjami należy odznaczać się albo je w sobie wyrobić, by zostać arcymistrzem? Umiejętność liczenia wariantów, dalekiego przewidywania, co przeciwnik chce zrobić, no i też cierpliwość właśnie, żeby wysiedzieć przy tej szachownicy bardzo długo. Tomasz Wara-Kącki aktualnie związany jest z klubem Akademia Szachowa Gliwice. Tam prowadzi też grupę juniorów, którzy pod jego czujnym okiem zdobywają tytuły na Mistrzostwach Polski. Szachami zainteresował się, jak twierdzi, przez przypadek. Trafiłem do szpitala w wieku lat 7, kiedy miałem wycinany 3 migdał i wtedy właśnie nauczyłem się w salce obok od starszego pana, który nauczył mnie grać w domino, w jakieś inne gry, no i przy okazji też nauczył w szachy. No i te szachy jakoś tak najbardziej przeważyły i no siostra się nauczyła ode mnie później, tak? Ja jak wróciłem, no to zapalony pierwszy prezent, który chcę mieć, no to szachy. Do sąsiadów później chodziłem z tymi szachami, ciągle z nimi grałem. Starszy brat grał dużo wcześniej, no on zawsze się upiera, że to on mnie nauczył grać w szachy. Na pewno dużo się nauczyłem w domu i złapałem takiego bakcyla od niego konkretnie, bo najwięcej po prostu z nim siedziałem i grałem. No siłą rzeczy w domu było najłatwiej, jak razem wszyscy siedzieliśmy. I to od niego się zaczęło, bo on kilkanaście lat temu jeszcze jeździł na turnieje szachowe. Szachistką jest też młodsza siostra Tomasza. Anna Wara-Kącka naukę gry w szachy rozpoczęła w wieku 4,5 lat. Sukcesy na szczeblu krajowym rozpoczęły się od niej. Została mistrzynią do lat 6, czyli w przedszkolu już.
I wtedy zaczęły się pierwsze sukcesy. No i później zaczęły się też moje sukcesy. Mistrzem Polski pierwszy raz zostałem w szachach szybkich do lat 10. We wtorek czeka nas nie lada atrakcja. Symultane rozegra na placu imienia Marii Konopnickiej najlepszy i jedyny wywodzący się z naszego miasta arcymistrz Tomasz Warakomski. Podejmie wyzwanie aż na 30 szachownicach. Zachęcamy do obserwacji tego wydarzenia. Królewska gra w wykonaniu takiej klasy zawodnika to prawdziwa gratka. Warto zobaczyć, jak przebiegnie i czym skończy się oparty na intelekcie i strategii pojedynek jednego przeciw 30. Początek symultany już o godzinie 10.